Siemanko, z tej strony Thompson. Zostawię dzisiaj, a bardziej w sumie pokażę, jak sprawdzić sobie, jaka gra pójdzie na naszym sprzęcie komputerowym. To jest taka strona internetowa, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału. Wchodzimy sobie w przeglądarkę internetową. Wy wchodzicie sobie w ten link, który jest w opisie tego materiału, jeśli chcecie trafić do tej strony. Wchodzimy sobie na stronę Technical. Klikamy Enter. Przechodzimy do tej strony, mamy tutaj od razu stronę. I tutaj w zakładce karty graficzne wybieramy sobie zakładkę, czy gra mi pójdzie. Klikamy tą zakładkę, wybieramy tutaj swoją grę, jaka nas interesuje, którą chcemy sobie zobaczyć, czy nam pójdzie. Na przykład załóżmy, że może być to Red Dead Redemption 2. Wybieramy sobie tą grę. Wybieramy sobie tutaj procesor, jaki nas interesuje. Na przykład Ryzen 5 5500U. I grafikę, jaką mamy w swoim komputerze. Oczywiście te parametry tutaj ustawiamy pod siebie do naszego sprzętu, tak jak my mamy. I na przykład GeForce GTX 1050 Ti i Red Dead Redemption 2 na takiej specyfikacji z taką ilością RAMu, jaką sobie tu ustawiliśmy. Oczywiście tutaj też mamy pokazane, czy spełnia nasze zalecane wymagania, czy też minimalne. Jak widać, ten zestaw spełnia minimalne wymagania. Tutaj mamy porównanie wydajności GeForce z innymi kartami graficznymi, tak jak tutaj widać. I mamy tutaj oczywiście to, co nas najbardziej będzie interesować, czyli taka średnia wartość FPS na tym sprzęcie. Tak jak tutaj widać, na wysokich ustawach na 1080p będzie 22 FPS około na tym sprzęcie, który wybraliśmy wyżej. Możemy sobie właśnie w taki oto łatwy sposób sprawdzić, czy na przykład przy kupnie gry warto tą grę kupić i nie martwić się o to, że jak kupimy, że nam nie idzie, i nie martwić się o to, czy nam zwrócą pieniądze, czy nie. Taka prosta stronka, link do niej znajdziecie w opisie. Z mojej strony to tyle. Mówił Thompson. Trzymajcie się. Cześć i czołem.